Witam wszystkich na kolejnym odcinku Szybkiego Startu. Tym razem będzie o snajperbocie. Kiedyś nagrałem odcinek o innym snajperbocie Maestro, ale był to tak skomplikowany, że wielu z Was po prostu odpuściło. W tej chwili mamy tutaj ReadySwap, który jest bardzo szybkim botem na Solanie. Pretenduje, żeby być odpowiednikiem Banana Gun na Ethereum. I jak wiemy, Solana zdobywa coraz więcej płynności, coraz więcej rzeczy, więc myślę, że może być to popularne w sferze memcoinów i innych zakupów. Dlatego pokazuję tego, ponieważ ma on obsługę w języku polskim. Jest tutaj wiele języków, w tym polski. Chłopaki bardzo dobrze robią tutaj support. I jeżeli nauczycie się obsługiwać takiego bota albo się zainteresujecie, wtedy nie będzie już strachu nad używaniem innych toolsów z innego repertuaru, więc warto zainteresować się tym botem, i poćwiczyć sobie, gdyż na Solanie opłaty są bardzo, bardzo małe. Więc takim może przydługim tematem wstępu możecie sobie tutaj wejść. Głównie odpalamy to z Telegrama. Wszystko jest z Telegrama. Więc ja tutaj zaraz otworzę to wszystko. Więc zaczynamy. Wchodzimy sobie na Telegram, wpisujemy ReadySwap tutaj Sol, to będzie bot. Tak, uważajcie na różne inne, dlatego miejcie to tutaj, co tutaj pokazuje. ReadySwap Sol podmyślnik bot. Takie coś wpiszcie, dobra? Wtedy otworzy Wam się takie okno. Tutaj są różnego typu ich grupy, możecie sobie na nie powchodzić, popatrzeć na nowe monety. Na ich Telegramie pokazują się nowe, ciekawe monety, które można przysnajpować, więc czemu nie? Naciskamy Start. Okay. Wybieramy sobie język, wybierzemy sobie polski tutaj dla tego tutoriala i generuje nam się tutaj wallet, zobaczcie, oraz klucz prywatny. Pamiętajcie, zapiszcie to, ponieważ to zniknie, tego już nie będzie. Oczywiście ja nie będę korzystał z tego walletu, więc już oszczędzę Wam czasu, żebyście tutaj wchodzili, wklejali, a może coś Wam się urwie. Nie. Po kliknięciu, zobaczcie, mamy coś takiego, taki motyw. Mamy różne wallety, backupy, gdyż czasami z jednego walleta transakcja nie będzie wchodziła, to możemy korzystać z innych, tak? Tylko musimy poprzelewać na nie. Ja tylko pokażę jeden wallet i jeden backup, czyli w tej chwili mam zero tutaj kasy, ale zaraz pokażę, że będę miał do ćwiczenia, więc tylko bardzo szybko. W ustawieniach ja tutaj nic nie będę zmieniał, ale tylko pokażę Wam podstawowe ustawienia. Dobra, mamy ustawienia ogólne, tu mamy nasz wallet, tak? Możemy sobie tutaj pozmieniać to wszystko, te przyciski wszystkie będziecie widzieć przy Waszych transakcjach, więc ja tu nic nie będę zmieniał, bo to jest dosyć dobrze ustawione. Potem mamy ustawienia handlu, okay, też o rany, ale to wygląda, nic nie musicie tutaj robić. Jeżeli chcecie brać na easy albo na jakiś tam tryb profesjonalny, wtedy sobie weźmiecie, zmieniacie limit gazu, czyli powiedzmy, jeżeli macie kontrakt tokenu, którego jeszcze nie ma, ale wiecie, że będzie wystrzelony, tak? No to po prostu wtedy ustawiacie sobie cenę gazu, tak? Gaz na snipe bardzo wysoki, żeby od razu jak ten token wchodzi, od razu go kupować. Ale na samym początku zapomnijcie to, co tutaj powiedziałem. Was to nie interesuje, bo będziecie używać tego po prostu do zakupowania różnego typu coinów, tak jak zaraz sobie pokażemy, na właśnie Solanie, używając tego bota. Więc tutaj są to do snajpowania, czyli jak jeszcze nie ma kontraktu, to wy się wpinacie, dajecie duży gaz, żeby przekupić walidatora, kupujecie za 50 tam dolarów, powiedzmy, jakiś token, on idzie, nie wiem, razy 1000%, i wtedy jesteście, tak jak na Twitterze, bohaterami i coś takiego. Za pomocą tego możecie to zrobić. Ja pokażę Wam potem manual, możecie sobie poczytać o tym. Nie będę tutaj tego filmu tworzył nie wiadomo ile i zobaczycie. Nie ruszałbym na razie tego, jak tylko chcecie się zaznajomić i poćwiczyć, bo to komplikuje. Widzicie, tutaj maksymalny napiwek, też możecie zmniejszać to, znaczy zwiększać. Nie ruszałbym tego, to jest tylko w celach informacyjnych. Ustawienie zaznaczenia limit. Zobaczmy. Mamy tutaj tak samo limity gazu. Ja bym też to zostawił. Nie ma sensu na razie tego tutaj robić. Właściwie to chyba dwa razy tą opcję sam wszedłem, tak? Nie, tak, aha, limit, czyli stop lossy. Albo zakup na przykład, jak cena spada, a my mamy order ustawiony tutaj. Pyk! I cena nam dotyka i idziemy. Ponownie, są to tylko ustawienia. Nie trzeba nic tutaj robić. Nic tutaj robić. Po prostu możemy od razu przystąpić do gry. Jeżeli klikniemy sobie na dokumentację, dobra, to powinien nam się tutaj wyświetlić właśnie strona bota.
I tutaj mamy manuale. Zobaczcie. Mamy cały wideo tutorial i możemy go sobie tutaj obejrzeć. Nie ma problemu. Także jeszcze taką ciekawostką jest to, że jeżeli trzymacie token RS, czyli ten ReadySwap, więcej jak chyba 10 dolarów warty, czy 30, to wtedy macie możliwość brania udziału w revenue share. Także to też się opłaca, ponieważ wszystkie fees i wolumeny z tych botów wpływają na cenę tokena, jak i na działania całego projektu i tym samym dzieli on się poprzez wolumen z hodlerami tego tokenu. Także macie tutaj bardzo ładnie wszystko opisane. Tutaj jak sobie śmiecie wideo tutorial, zobaczcie, pięknie opisany cały tutorial, wszystko nagrane, można sobie tutaj to obejrzeć, nie ma problemu, ale my na razie wrócimy tutaj do ustawień. Jeszcze trzeba też dodać, że niektóre płynności są w tak zwanym Wrapped Solana. Tutaj wejdziecie sobie w portfele. Dobrze. Możemy wygenerować sobie w ogóle nowy portfel, tak? Importować swój portfel solanowy na przykład z Fantomą. Możemy wypłatę zrobić, odłączyć portfel i w ogóle, czyli wypłata, przetransferować sobie coś na swój wallet. Ja zwykle jak mam klucz prywatny, importuję takie rzeczy na przykład do Fantomu i mogę sobie zarządzać moimi tokenami, czyli przelewać je z jednego walleta na drugi bez tutaj tego interfejsu. Tak to po prostu obchodzę, takie coś. Tutaj mamy autokonwersję właśnie tego WSOL, bo czasami zauważycie, że jakaś moneta XXX ma płynność w Solanie, a czasami XXX ma płynność w Solanie i tego nie zrobicie. I nie, jeżeli macie Solanę, to nie będziecie mogli tego tradować. Więc tak to mniej więcej wygląda. I konwertuj na Sol, konwertuj na WSOL. Bardzo łatwo. Nie trzeba nic robić. Więc to są tylko w tym portfele. Teraz przejdźmy do handel. Okay, klikamy sobie na handel. Tutaj. No i wystarczy, zobaczcie. Kliknij na dowolny token na liście, by załadować go do panelu. Możecie też po prostu wkleić kontrakt danego tokena i tradujecie. Ja zaraz Wam pokażę, jak to tutaj u mnie wygląda. Więc ja tutaj mam wallet, na którym mam tam stankowane 20 tam dolarów. Dobra. I weźmy sobie teraz handel, czyli coś chcecie kupić. Klikamy tutaj. Dobra. Wklejamy sobie kontrakt jakiś, to weźmy sobie tutaj na przykład, mamy ten RS, kupmy sobie tego tokena RS. Tutaj sobie klikamy na jego kontrakt, na Dex Screenerze, zobaczcie. Pyk. Wchodzimy sobie z powrotem tutaj do naszego Telegramu. O. Wklejam sobie tutaj ten kontrakt, zobaczcie. Pyk. O, i teraz mam cały panel, czekajcie, to tylko powiększę, mam cały panel zakupowy. I teraz tak, opcje automatycznego kupowania, czyli kup ten token za 0,05 Solany, kup token za 0,1 Solany, kup za 0,5 i tak dalej. Ja wybieram sobie X, bo to sam daje tutaj moją wartość i zobaczcie, ładnie po polsku. Odpowiedz na tę wiadomość, podając kwotę zakupu w Sol, przykład 0,55. No ja tyle nie mam akurat, bo mam, ile tutaj mam? Jakieś grosze, więc kupię ten token sobie za 0,01 Solany i klikam tutaj pyk i zobaczcie, uruchamiany jest od razu trade pyk i posiadam już ten token, oczekujące wartości zakupu 0,1 Solana, dziękuję, zakupione, tak, dziękuję, zakupione, więc zobaczcie, więc w tej chwili klikam sobie tutaj OK, no problem i będę miał tutaj na spisie powrót. Weźmy powrót. O, mam dwie, już te dwa tokeny. I powiedzmy, że chcę sprzedać sobie ten token, a będę miał ich tutaj z 10 z 50 tych tokenów. Klikam sobie tutaj na przykład na ten token i automatycznie przenosi mnie, zobaczcie, start. Przenosi mnie do panelu transakcyjnego i teraz zobaczcie, panel sprzedaży. Sprzedaj 25%, sprzedaj 50%, sprzedaj 100%, sprzedaj tutaj ile chcę. Albo klikam sobie na zlecenie limit. Kliknijmy tutaj. Więc teraz tak, mam ustawiony zakup, jeżeli cena spadnie 20%, dobra, no to będę miał, mój bot automatycznie kupi. Dlatego pokażę Wam to na tokenie, który teraz kupiliśmy, ReadySwap. Powiedzmy, ustawimy sobie stop lossa. Wchodzę sobie na ten ReadySwap i teraz tak, zlecenia limit sobie klikam. Zobaczcie. I on tu mi cały czas pokazuje, jak ten token tu wygląda. I teraz mogę sobie zlecenie
limit zakupu na przykład zrobić, tak? Albo limit na przykład sprzedaży, tak? Trailing stop loss mogę ustawić i ten. O, na przykład weźmy sobie stop loss. Sprzedaj 100%, dobra? I jeżeli stop loss osiągnie, a zobaczymy, minus 20%. I to mogę sobie wyedytować tutaj, zobaczcie. I sobie pokazuję. Powiedzmy, że jak cena tego tokena spadnie o 30%, dobra? O, zobaczcie. I pamiętajcie, żeby zapisać. Pyk. I teraz pojawi się tutaj, o proszę bardzo, oczekujące zlecenie. Jeżeli token spadnie 30%, on to sprzedaje. On to sprzedaje. Więc bardzo ładnie to wygląda. Dlatego większość tych rzeczy, co pokazywałem, po prostu pomincie. Po prostu pomincie. Bardzo prosto się tutaj tylko traduje, mając te podstawowe rzeczy. Zawsze możecie sobie wrócić i macie wasz wallet oraz inne rzeczy. Jeżeli chcecie portfel, klikacie sobie na portfel i utwarzacie sobie nowe portfele, wtedy tutaj portfele, wtedy będzie tutaj W1, W2, W3 i tak dalej, tak? I tak dalej. Pamiętajcie, spisujcie te klucze prywatne, ponieważ potem możecie sobie w Fantomie importować te wallety i macie normalnie, na normalnym interfejsie, że chcecie, to sobie przelejecie ten token jako hodl gdzieś tam i będziecie go sobie trzymać na waszym głównym portfelu, niepodłączonym tutaj. Także, nie wiem, możemy jeszcze jeden token sobie kupić, weźmy sobie na przykład Solanę w ogóle, zobaczmy, co się tutaj robi, jakieś nowe rzeczy, nie wiem, co tutaj wychodzi, 24 godziny tyle, nie wiem, Layer 0 wyszło na przykład, to weźmy sobie Layer 0, kupmy, to nowy token, o proszę bardzo, i klikamy sobie tutaj na ZRO, klik, wchodzimy sobie do naszego panelu handlowania, zobaczcie tutaj powrót, weźmy sobie, możecie handel, zlecenia limit, jak chcecie, to macie od razu, zobaczcie, te tokeny, tak, i od razu możecie sobie zlecenia tutaj robić. Ja wolę bardziej wchodzić na monetę, tak, i stamtąd dawać zlecenie limit, ponieważ nie myli mi się to, tak, ale to każdy może sobie zrobić oddzielnie, wszystko jest podane w tutorialu, więc okej, idziemy dalej, handel, tak, jeszcze raz, i będziemy mieć 3 monety tutaj. Wklejam ten kontrakt, który tutaj stąd skopiowałem, tak, nowej monety, dobra, no i chcę sobie kupić tutaj tę monetę, więc kupuję ją sobie, ja zawsze sam wybieram sobie tutaj, można ustawić od razu take profit i na przykład powiedzmy ta moneta pójdzie o 100% do góry, to wam to sprzeda, czemu nie, więc kupuję sobie to, okej. Znowu dla testów, nie wiem, kupmy sobie to za 0,2, powiedzmy, Solany. Klik. Ok. O, oczekujące. Proszę bardzo. Albo w ogóle, jeżeli chcecie, to możecie zlecenie limit zakupu zrobić, czyli jak ten token będzie, powiedzmy, miał korektę, tak? No to powiedzmy na tej korekcie możemy kupić. W sumie też możemy to ustawić. Dobra, pięknie, zakupione. W tej chwili powinniśmy mieć na naszym portfelu 3 monety. Jest, mamy 3 monety. Więc wchodzimy sobie na layer 0. Pyk. Ustawmy sobie teraz zakup, gdy layer 0 zrobiłoby korektę, powiedzmy, na 0.000, tam nie wiem, 1.1 coś tam. A nie, zobaczymy, czy zajdzie. No, powiedzmy na 0.13, dobra? Więc mamy layer 0 start. Kliknąłem tutaj i teraz start, tak? Zlecenie limit zakupu. Tutaj wchodzimy sobie. I chcę zakupić, jeżeli cena będzie 20% tam niższa albo 30% niższa. Zaraz zobaczymy. Czekajcie. Limit. Słuchajcie. O, zaraz, limit zakupu, sorry, tutaj. Więc kup za 0,01, jeżeli spadek będzie, no i zobaczmy sobie, jeżeli byśmy mieli spadek, powiedzmy, mniej więcej 20%, o, ok, 20%, dobra, to ja wtedy to zakup na 20%, więc na spadku 20%, dobra, pyk. Ja zakupię za 0.01. Zapisujemy. I tu powinno się pojawić. Jest. Kup za 0.1. Jak będzie mi... Opa, zobaczcie. Jest. 1.3, czyli tak w okolicach tutaj naszych, co mówiliśmy. I tyle. I bardzo prosty do zrobienia. Naprawdę. Popatrzcie sobie.
popatrzcie sobie na to. Tam, jak ktoś nie wie w ogóle, jak to znaleźć, to ja tam link pod spodem dam w opisie. Popatrzcie sobie na to. Pamiętajcie, że jak trzymacie część tokenów RS, jesteście wtedy walidowani do revenue share. Jest tutaj sporo różnych opcji, ale do podstawowego zakupu, brania profitu, sprzedaży albo snajpowania jest wtedy dużo tutaj innych opcji, jednak do podstaw nie potrzebujecie nic w ogóle zmieniać. Macie ładny panel sprzedaży, macie wszystko po polsku. Pamiętajcie, tam na początku, co pokazałem, macie manual też, więc poużywajcie sobie po prostu, zaznajomcie się. Wtedy inne boty, jakie zobaczycie, będą już bardzo proste, bo będziecie wiedzieć, o co chodzi. Dobrze zacząć jest od prostego interfejsu, niż gdzieś tam się tutaj, nie wiem, tłaczyć jak w maestro, zmieniać miliony różnych opcji, po prostu ciach. I tutaj jest bardzo dobrze. Support też jest bardzo dobry, grupa telegramowa też jest bardzo dobra. Nie wiem, poużywajcie, pouczcie się, na pewno się Wam to przyda. Także to tyle, na razie trzymajcie się, do potem.